Cześć, witajcie na drugiego dnia Gdynia Design Days na naszym stoisku, które znajduje się za nami. I słuchajcie, jak wiecie, my jesteśmy projektem rozsianym po Polsce, a skoro już jesteśmy 9 dni razem, to postanowiliśmy codziennie nagrywać coś dla Was i trochę pogadać o tym, co robimy i co chcielibyśmy robić i jakie mamy podejście do niektórych spraw. A dzisiaj się zajmiemy festiwalami piwnymi, bo temat na czasie, ostatnio często nas pytacie, czy będziemy obecni na jakimś festiwalu, albo dlaczego nie byliśmy. I chcieliśmy się z Wami w tym odcinku podzielić naszymi przemyśleniami o festiwalach. Dla mnie jako piwowara festiwale to świetna okazja, żeby właśnie porozmawiać z ludźmi, którzy piją nasze piwa, poznać ich opinie z pierwszej ręki. Sam piwowarsko wychowywałem się w browarze restauracyjnym, gdzie miałem okazję pracować w takich warunkach, że w czasie ważenia non-stop miałem kontakt z ludźmi, którzy pili to piwo, którzy wyrażali opinię o tym piwie, dzielili się tym, co by chcieli spróbować w nowych piwach, więc dzięki temu, myślę, wiele się nauczyłem i mogłem robić takie piwa, których ludzie właśnie, klienci potrzebują. No i właśnie tutaj przechodzimy do tego, jaką my mamy filozofię, jakie mamy podejście do tych festiwali. No. Nie mamy podejścia sprzedażowego. Jak wiecie, piwa, że myślicie, że sprzedają się dość dobrze. I my nie musimy jeździć na te festiwale. To jest dla nas pewien rodzaj nagrody i możliwości spotkania się z ludźmi. My nie musimy tam jeździć, my te piwa sprzedajemy normalnie na rynku. A jeździmy tylko po to, żeby się spotkać z Wami. Dlatego na co dzień pracujemy nad logistyką, wysyłkami, układaniem nowych receptur w dość różnych warunkach. I no, taki sam kontakt na Facebooku to nie wystarcza. Jest ważnym jest właśnie to, żeby wyjechać, spotkać się z Wami, zobaczyć Wasze reakcje na nasze piwa, również te gorzkie. Tak, no to jednym z najważniejszych elementów naszej filozofii jest to, że nigdy nie jedziemy na festiwal przez pośredników. Tak, sami stajemy. To jest dla nas właśnie tą główną wartością, żeby samemu stanąć, Was obsługiwać, a nie wysyłać jakichś ludzi, którzy będą po prostu sprzedawać nasze piwo. My po prostu z tego kontaktu też czerpiemy. To nas mobilizuje też również do dalszej pracy. I nigdy nie będzie tak, że będziemy na wszystkich festiwalach, bo nie ukrywamy, że teraz mamy problem. Wy często o to nas pytacie. Często, nie ukrywam, macie pewnego rodzaju żal. Mały, większy, czy nie pojawiliśmy się na festiwalu w Hewelce, nie pojawiliśmy się na festiwalu w Krakowie, nie pojawiliśmy się na jeszcze jakimś. No festiwali jest mnóstwo. Tak, a no festiwal to nie tylko ten czas, który się spędza na stoisku, to także przygotowanie tego festiwalu, rozstawienie stoiska, później zwiezienie tego wszystkiego i po prostu nasze moce przerobowe nie pozwalają pogodzić tego z normalnym funkcjonowaniem naszego projektu i dbaniem o to, żeby wysokiej jakości piwo regularnie wyjeżdżało z browaru do Was, do wszystkich miast, które obsługujemy. I staramy się też wybierać różne festiwale, bo jak wiecie, festiwali jest mnóstwo, są mniejsze, większe, nastawione tylko na piwo, nastawione na różne inne rzeczy. A my staramy się tak dobierać tą ofertę, żeby być na tych największych i na tych najciekawszych. Tak, między innymi dlatego pojawiamy się w Gdyni, to jest totalnie inny festiwal, tylko Ale Browar jest tutaj z piwem. Nie ma tylu piwnych geeków, ale jest wiele osób, które korzystają z atrakcji terminalu designu, różnych wystaw, prelekcji. A po prelekcjach zatrzymują się, żeby wypić trochę dobrego piwa, a my mamy też czas, żeby z tymi ludźmi się spotkać, porozmawiać, powiedzieć, o co chodzi w piwach rzemieślniczych. I to jest bardzo, bardzo fajne akurat w tym festiwalu i jesteśmy już tutaj drugi raz i myślę, że będziemy wracać, bo bardzo nam to pasuje, się podoba. Ale też odwiedzają nasz piwnik geekowie również z całej Polski, bo jest Open Air Festival w tym czasie. Wiele osób jest z tej okazji w Gdyni i odwiedzają nas tutaj na festiwalu, przybijają piątki. To jest bardzo sympatyczne. A na drugim biegunie tego wszystkiego są takie festiwale jak Wrocław czy jak Warszawa. Czy Warszawa, gdzie jest bardzo duża sprzedaż, trzeba bardzo szybko obsługiwać piwo, nalewać i jeszcze w tym postarać się sprzedać trochę idei, które są
są zamknięte w tym piwie. Co jest na takich festiwalach wbrew pozorom trudniejsze, bo o ile wy przychodząc na taki festiwal wiecie zwykle czego chcecie spróbować, macie katalog festiwalowy, macie różne inne pomoce naukowe do picia piwa, a nam jest bardzo trudno czasami to sprzedać, bo te festiwale są szeroko znane, przychodzi do nich mnóstwo ludzi, którzy stykają się po raz pierwszy z piwem kraftowym i dla nas te festiwale, jeśli chodzi o sprzedawanie takim ludziom, piwo są gorsze od tego festiwalu, dlatego że przy tak dużej kolejce ciężko po prostu... Jest bardzo mało czasu, żeby w czasie obsługiwania nowych ludzi sprzedać im historię, która stoi za tymi piwami, ale was też również zachęcam, kiedy idziecie na festiwale, żeby rozmawiać z ludźmi, którzy tworzą piwo, bo piwo oprócz aromatu i smaku i stylu, którym jest uważane, to bardzo często też bardzo ciekawe historie, idee i to jest dla mnie osobiście w piwie też bardzo ważne. Dlatego jeśli macie taką możliwość, padnijcie trochę wcześniej, kiedy jest mniejszy ruch, żeby pogadać z ludźmi, a jeśli jesteście na takim małym festiwalu jak ten, no to zupełnie nie ma problemu, bo my jesteśmy dostępni cały czas. A jeśli już jesteśmy przy tym temacie festiwali, to my bardzo chcielibyśmy, żeby festiwale były takim pewnym oddechem, żeby to nie była taka gonitwa, żeby było luźno, przyjemnie i żeby było też ten element, który jest w sumie najważniejszy, element zabawy i dobrego samopoczucia. Dlatego w tym roku postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje ręce troszeczkę. I ograniczyliśmy trochę liczbę naszych wyjazdów. Wybraliśmy miejsca, w których chcemy być. Chcemy być osobiście i po prostu dobrze się do tego przygotować. No i postanowiliśmy też wspomóc swoją wiedzą i doświadczeniem organizację festiwalu w Łebie, który odbędzie się od 7 do 9 sierpnia. No i naszym zamysłem tego festiwalu było to, żeby był to naprawdę plażowy, wakacyjny festiwal, bez gonitwy, z dużym spokojem, uśmiechem i słoneczną, plażową atmosferą. Mam nadzieję, że to nam się uda. Serdecznie zapraszamy was. A jeszcze może powiemy, gdzie się w tym roku jeszcze wybieramy, Michale. Wybieramy się w tym roku nietypowo, bo pierwszy taki rok, gdzie będziemy na tylu festiwalach organizowanych za granicą. Będziemy w Londynie, będziemy w Rzymie, będziemy w Norwegii, w Stavanger. No i na przełomie roku, już praktycznie w nowym roku, ale chyba dla nas najważniejszy wyjazd, dzięki wam. Dzięki, słuchajcie, super, że na nas głosowaliście na RateBeerze. Dzięki waszym głosom zostaliśmy zaproszeni na pierwszą taką galę. Galę RateBeer Best. RateBeer Best, gdzie będzie 30 browarów najlepszych wyróżnionych na RateBeerze. My będziemy. Rok 2014. Tak, bo to jest pierwsza edycja i jedziemy do Santa Rosa, do Stanów Zjednoczonych. I często pytacie, jak na przykład wrzucaliśmy informacje, że byliśmy w Pradze, czego byliście w Pradze, a nie byliście w Krakowie. Staramy się być i tu, ale musicie wiedzieć, że wyjazdy zagraniczne są dla nas bardzo ważne, dlatego że my wtedy spotykamy ludzi, którzy zupełnie inaczej myślą o piwie kraftowym, którzy piją te piwa albo dłużej, albo krócej, mają zupełnie inną perspektywę. Spotykamy też twórców. Tak, spotykamy twórców, wymieniamy się doświadczeniami, odwiedzamy też przy okazji lokale, które serwują piwo. No, patrzymy troszeczkę, to pozwala złapać taką wtykę troszeczkę z boku do tego, co się dzieje u nas na naszej polskiej scenie. Zobaczyć fajne rzeczy, które są tam, a nie ma ich u nas i je wdrożyć. A także zobaczyć, co u nas nie gra, a ktoś organizuje na zachodzie. Po prostu lepiej na zachodzie lub na południu albo północy, jak w Norwegii. Tak, a że to skutkuje i że to jest bardzo dobry pomysł, mogliście przekonać w zeszłym roku, gdzie owoc takiego wyjazdu, owoc takiej kooperacji, piwo Tiploff zostało wybrane najlepszym piwem roku 2014. W plebiscycie Browar Bizu, i które zgarniało pełno waszych dobrych opinii, a my się nie możemy do tej pory opędzić od zapytań, co z tym piwem. Kolejne warki. Także jeśli lubicie takie piwa, jeśli wam spakowało, to życzcie nam, żebyśmy jeździli jak najwięcej, bo z tego wynikają same fajne rzeczy. Ale powiedziałeś, Michale, gdzie będziemy za granicą, ja teraz jeszcze powiem szybciutko. Właśnie, nie samo za granicą człowiek żyje. Że będziemy. Na pewno będziemy w Warszawie na drugiej, tegorocznej drugiej edycji Warszawskiego Festiwalu Piwa, organizowanej przez Jacka i przez Pawła. Na pewno będziemy w Poznaniu. Tak.
na poznańskich targach piwnych, które w tym roku, jak słyszeliśmy, zakulisowo szykują mnóstwo atrakcji i super fajnych rzeczy. I będziemy oczywiście jejku w Łebie, o czym zapomniałem, to no, najważniejsze. Jesteśmy w Łebie od 7 do 8. Festiwal w Warszawie odbywa się od czwartku, nietypowo w tym roku. To jest drugi weekend. Listopada. Listopada, trzeci weekend, przepraszam, trzeci weekend listopada. I Poznań odbywa się w października, a Poznań odbywa się w listopadzie, a daty jeszcze nie znamy. Czy pojawi się coś nowego w Polsce? Nie przewidujemy i nie oczekujcie od nas, że przyjedziemy. Mamy mnóstwo pracy, mamy nowe piwa w tym miesiącu. Michał powie, ważymy dwa nowe piwa. Tak, będziemy ważyć dwa nowe piwa, ale też my nie odpuszczamy tych polskich tematów. Bardzo zbieramy opinie, patrzymy, co się dzieje, na jak się rozwijają piwne festiwale i w przyszłym roku ta mapa miejsc, w których będziemy się pojawiać, może być zupełnie inna. To nie jest tak, że mamy to po prostu w nosie gdzieś. Też to śledzimy, analizujemy i staramy się optymalizować te wybory tak, żeby maksymalnie dużo na wam dać siebie. Czyli podsumowując, jeśli macie jeszcze jakieś wątpliwości, nie będziemy wszędzie, bo jeździmy tylko tam, gdzie możemy się pojawić osobiście. I na tą chwilę macie taką pewność, że jeśli gdzieś pojawi się stanowisko Alebrowaru, że zostanie ogłoszone, że tam jest Alebrowar, tam się pojawię albo ja, albo Michał, albo Arek. I innej możliwości nie ma. Dla nas to jest najważniejsze i to nas uwierzytelnia w waszych oczach. I oczywiście moglibyśmy być na większej ilości imprez, gdybyśmy jakby najęli jakichś pracowników, przekazali organizację temu komuś. Jakby ktoś inny zaczął ważyć piwo. Tak. Nie krytykujemy takiego modelu, ale wychodzimy z założenia, że najlepiej się sprawdza, jeśli sam potrafisz podnieść przyłbicę i sprostać wszystkim pytaniom, spotkać się z ludźmi. Zderzyć z krytyką naszych piw. Również czasami. Także dziękujemy. I co, do jutra. Jutro sobie pogadamy o czymś innym. A wy, jeśli macie jakieś pytania, chcielibyście poznać nasze przemyślenia na różne tematy, zostawcie tak to w komentarzach. Pochylimy się nad tym i przygotujemy materiał. Tak, możecie pytać. Mamy jeszcze 10 dni tutaj na miejscu, każdego dnia będziemy coś nagrywać, więc jest szansa, żeby z nas coś wyciągnąć. Trzymajcie się, cześć i... Ale... Zdrowie. Kingiem.